Adriana chce obrócić pokrętło piekarnika o 135 stopni w prawo, co pokaże wskaźnik na pokrętle po obrocie. Myślę, że zanim zaczniemy przeprowadzać szczegółowe obliczenia, powinniśmy się chwilę zastanowić nad sytuacją. Po pierwsze, do tego zadania wybrałem takie pokrętło, jakie najczęściej można spotkać w polskich kuchniach, czyli pokrętło z naniesioną temperaturą w skali Celsjusza. Bądźcie ostrożni, bo występują w tym zadaniu dwa rodzaje stopni: stopnie Celsjusza oznaczające temperaturę, Celsjusz to nazwisko człowieka, który tę skalę wymyślił, i stopnie oznaczające jednostkę miary kąta, ale myślę, że nam się to nie pomyli. Po drugie, raczej nie zdarza się sytuacja, kiedy czytacie w przepisie na ciasto, że trzeba przekręcić pokrętło o 135 stopni w prawo. Najczęściej podana jest po prostu temperatura. Ale wyobraźcie sobie, że instrukcję dyktuje wam przez telefon ktoś, kto ma bardzo inżynieryjne podejście do życia i nie pamięta jakie są oznaczenia na pokrętle i właśnie tak mówi: "Przekręć pokrętło o 135 stopni w prawo". Po trzecie, Pojęcie kierunku obrotu w prawo lub w lewo jest całkowicie umowne. Ludzkość się kiedyś umówiła, że dla patrzących na takie pokrętło na wprost, taki obrót, obrót w tę stronę. To obrót w prawo. Na przykład, jeżeli macie do wkręcenia śrubę lub wkręt, i żeby go wkręcić, musicie obrócić właśnie w tę stronę, to taka śruba nazywa się prawoskrętna. Na przykład w rowerze jeden pedał ma gwint prawoskrętny, a drugi lewoskrętny. Inaczej jeden mógłby się sam wykręcić w trakcie jazdy. Możecie to sprawdzić. Może na tym rysunku obrót w prawo jest. Dosyć jednoznaczny, bo góra wskaźnika jest dłuższa, tak jak wskazówka zegara, ale czasami zdarzają się pokrętła, które mają górną część taką samą jak dolną są symetryczne. Wtedy góra pokrętła przy obrocie w prawo przesuwa się w prawo, ale dół pokrętła, wyglądający tak samo, przesuwa się w lewo. Zapamiętajcie, że obrót w prawo to obrót, w którym górna część obracanego przedmiotu porusza się w prawo. Tu jeszcze jedna ciekawostka, nie wiem czy zauważyliście, że generalnie nie ma na świecie zegarów, w których wskazówki obracają się w lewo. Poza oczywiście kolekcjonerskimi osobliwościami zwariowanych zegarmistrzów. I dlatego powstało pojęcie obrotu zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Jeżeli chcecie być bezbłędnie zrozumiani, to możecie zamiast obrót w prawo mówić obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wtedy nie ma możliwości pomyłki. No to do rzeczy. Wiemy, co to znaczy w prawo. Teraz kąt obrotu 135 stopni. Zaczynamy obracać i gdzie mamy się zatrzymać? Pierwsze rozwiązanie to złapać za kątomierz i po prostu zmierzyć. Jeżeli nie mamy kątomierza, to musimy oprzeć się na wiedzy, którą już o kątach i ich miarach posiadamy. Najbardziej podstawowy kąt, jaki możemy sobie wyobrazić i zakładam, że już go znacie, to kąt prosty. Czyli kąt o mierze 90 stopni. Nasze pokrętło, gdybyśmy je obrócili o 90 stopni, o kąt prosty wylądowałoby tutaj, czyli wskazywałoby temperaturę 100 stopni Celsjusza. Ale my chcemy, żeby obrót pokrętłem był większy niż 90 stopni. Chcemy obrócić pokrętło o 135 stopni. W takim razie obracamy dalej. Obróćmy jeszcze raz o kąt prosty, czyli o 90 stopni. 90 i 90 to 180. Pokrętło obrócone dwukrotnie o kąt o mierze 90 stopni wyląduje tutaj. Taki kąt 2 razy 90 stopni to kąt półpełny. 180 stopni. No i obróciliśmy za bardzo, bo 180 jest większe niż 135. Tutaj jest 180 stopni, kąt półpełny, czyli nasz piekarnik nagrzałby się do temperatury 200 stopni Celsjusza. Moglibyśmy spalić to ciasto. Gdzie jest w takim razie 135? Na pewno gdzieś pomiędzy 90 stopni i 180 stopni, pomiędzy kątem prostym i kątem półpełnym. Jeżeli 90 stopni to za mało, to sprawdźmy, ile jeszcze brakuje. Tutaj obróciliśmy o 90 stopni i do obrotu o 135 stopni brakuje. 135, o które mamy obrócić, minus 90, o które już obróciliśmy. 135 minus 90 równa się 45 stopni. Od tego miejsca brakuje jeszcze 45 stopni. Jeżeli macie już trochę doświadczenia w mierzeniu kątów, to od razu widzicie, że 45 to połowa 90, czyli musimy obrócić jeszcze o połowę 90 stopni, o połowę kąta prostego, czyli o połowę tego kąta, czyli tutaj. W tym miejscu znajdzie się pokrętło, jeżeli obrócimy je od pozycji pionowej, od pozycji początkowej o 135 stopni w prawo. Zapamiętajcie liczbę 135, bo przydaje się ona w zadaniach. 135 stopni to miara kąta prostego plus miara połowy kąta prostego, czyli 90 stopni plus 45 stopni. Miłego pieczenia.